Dlatego proszę was, umiłowani, zachowajmy to bogactwo ducha. Pielęgnujmy je na naszych mazowieckich wioskach, w naszych miasteczkach, parafiach, powiatach, gminach. Będą się z nas czasem różni mądrale naśmiewać, że jesteśmy staroświeccy. Bądźmy więc staroświeccy, ale staroświeccy na wzór świętej siostry Faustyny, świętego ojca Pio czy Jana Pawła Wielkiego. Będą nas nazywać społeczeństwem konserwatywnym. Bądźmy więc konserwatywni, ale tak jak konserwatywny był błogosławiony ksiądz Jerzy, czy choćby znany wam wszystkim poeta ksiądz Jan Twardowski. Będą o nas mówić, że jesteśmy zacofani. Bądźmy więc zacofani. Ale tak jak rzekomo zacofani byli świętej pamięci pan prezydent Lech Kaczyński i jego małżonka Maria, pani senator Janina Fetlińska i pochodzący stąd z Sierpca duszpasterz londyńskiej Polonii ksiądz Bronisław Gostomski. Przychodzimy, umiłowani, podziękować za tegoroczne zbiory, za zboże, a więc za to, co w żniwnym trudzie zebraliśmy z Bożego obdarowania, za Jego Boży dar. Pomyślcie, jakim cudem jest zboże. Wsiewa się małe ziarno, ale drzemie w nim potężna siła, która sprawia, że choć obumiera ono, to odradza się i wydaje plon wielokrotnie większy. Z wielu takich ziaren wypieka się potem chleb, w którym podczas Eucharystii zamieszkuje Chrystus, by nas umocnić życiem Bożym. Cóż za wspaniała seria boskich cudów. Dlatego rolnik, świadek tych cudownych przemian, bardzo rzadko bywa człowiekiem niewierzącym. Właśnie on, najwięcej obdarowany zbożem, włodarzący w zastępstwie Pana Boga na ziemię, potrafi dziękować, niejako powtarzać za świętym Pawłem: cóż mam? Cóż mam, czego bym nie otrzymał? To właśnie podczas dożynek wdzięcznym sercem czynimy. Nie możemy jednak również nie pytać, czy to przepełnione wdzięcznością serce polskiego gospodarza jest dzisiaj także spokojne? Jako biskup mazowieckiej, przeważającej części rolniczej diecezji, muszę odpowiedzieć: nie, nie jest. I dlatego, stając się niejako jego głosem, pragnę prosić wszystkich odpowiedzialnych za sprawy społeczne i ekonomiczne w naszej ojczyźnie, aby reformując gospodarkę i starając się zaradzić kryzysowi, mieli bardziej na uwadze naszą wieś. Proszę, panowie i panie, promujcie na niej gospodarstwo rodzinne, a więc nie tylko takie, w którym liczą się wielkie areały i wielka produkcja, ale przede wszystkim takie, które może utrzymać jedna rodzina, które ta rodzina z dumą poprowadzi, w którym czuje się ona dobrze,
na którym zostają następcy i w którym, jak w mateczniku, dożywają nasi seniorzy. Zastanawiajmy się bacznie nad tym, dlaczego młodzi ludzie nie widzą perspektyw na wsi i masowo z niej uciekają. Pomóżmy im te perspektywy dostrzegać, a przede wszystkim te perspektywy im stwarzajmy. Myślmy nad tym, dlaczego wciąż praca rolnika należy do najmniej opłacalnych i dlaczego tyle gospodarstwa utrzymuje się, gospodarstw utrzymuje się na poziomie minimum egzystencji. Zabiegajmy o to, by jedynym kluczem, według którego rozmaici ludzie są zatrudniani w rozmaitych spółkach, funduszach, fundacjach, doradztwach rolnych, były kompetencja, rzetelność, sumienność, a nie układy i koneksje. Pan Jezus ostrzega dzisiaj w Ewangelii, że w takich przypadkach nawet znajomość z Nim nie wystarczy. Zaczniecie mówić: przecież jadaliśmy i piliśmy z Tobą i na ulicach naszych nauczałeś. Lecz On rzecze: powiadam Wam, nie wiem, skąd jesteście. Odstąpcie ode mnie wszyscy dopuszczający się niesprawiedliwości. Troszczmy się, proszę, aby dopłaty bezpośrednie, które polscy rolnicy otrzymują z Unii Europejskiej, jak najrychlej osiągnęły poziom dopłat otrzymywanych przez rolników w tak zwanych starych krajach Unii. Jak, jeśli tak się nie stanie, polska wieś ma nadrobić swoje wielowiekowe opóźnienia? Myślmy nad tym, dlaczego park maszynowy na polskiej wsi jest tak przestarzały. Czy naprawdę nie możemy produkować solidnych traktorów, kombajnów, sadzarek w naszym kraju znacznie taniej? I skąd się bierze ten ciągły wzrost cen nawozów, paliw, środków ochrony roślin? Skąd się biorą te horrendalnie niskie ceny mleka skupowanego od polskiego hodowcy? A czy ceny zbóż mają wzrastać tylko wtedy, gdy w sąsiadujących z nami krajach wydarzy się jakieś nieszczęście? Pamiętajmy, na polskiej wsi są grzechy. Grzechy, za które trzeba będzie się rozliczyć przed obliczem Boga. A w Jego oczach bowiem są ostatni, którzy będą pierwszymi, i są pierwsi, którzy będą ostatnimi. Także do nas woła autor listu do Hebrajczyków: proste czyńcie ślady nogami, aby kto chromy nie zbłądził, ale był raczej uzdrowiony. Kochani, zakończmy modlitwą. Wszechmogący i miłosierny Boże, zechciej spojrzeć na dożynkowe wieńce, na dorodne bochny chleba, które przynieśliśmy przed Twój ołtarz. Przyjmij żniwny trud spracowanych dłoni mazowieckich gospodarzy i gospodyń, którzy dziękują Ci za tegoroczne plony zbóż. Przyjmij nasze dziękczynienie za mazowiecką wieś, za wiarę, za radność i kulturę jej mieszkańców, za domy i zabudowania, za dostojne i schludne świątynie, za przydrożne krzyże, figury i kapliczki, za coraz czystsze lasy, jeziora i rzeki,
za urodę przydomowych ogródków. Obdarz swoim błogosławieństwem każdą rodzinę i zagrodę, a także wszystkich, którzy z Twojej świętej woli i za Twoim przyzwoleniem zarządzają tą ziemią, służą rolnikom swoją wiedzą, organizują życie na wsi i rozporządzają środkami materialnymi. Niech kierują się duchem służby, rzetelności, uczciwością, sumiennością i kompetencją. Błogosław kapłanom, nauczycielom, katechetom, ludziom kultury, którzy troszczą się o prawość sumień i ducha wiary. Wlej otuchę w serca doświadczonych klęską powodzi w naszej ojczyźnie. Niech nasze dni upływają w pokoju i bezpieczeństwie i niech nas we wszystkim wspomaga ta, której święto dzisiaj obchodzimy. Najświętsza Maryja, Panna, Królowa, czczona tu w sierpeckim cudownym wizerunku jako matka niezawodnej nadziei. Amen.